Sejm kontynuuje posiedzenie. Dzisiaj posłowie zajmą się 5 projektami ustaw zakładającymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sprawa istnienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego już od dawna budzi sporne kwestie nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. Dlatego też dzisiaj Sejm zajmie się aż 5 projektami ustaw, które złożył prezydent, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Projekt złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej, a sędziowie, którzy do tej pory w niej orzekali, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. Zamiast tego w Sądzie Najwyższym miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego na 5-letnią kadencję. Z kolei projekt Prawa i Sprawiedliwości zakłada przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych. Inną propozycję przedstawiła Solidarna Polska, która chce, aby nowy sąd składał się z 2 izb – prawa prywatnego oraz prawa publicznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby sędziów Sądu Najwyższego do maksymalnie 30 i zakresu spraw rozpatrywanych przez ten sąd. Ostatni projekt złożyła Koalicja Obywatelska i Lewica. Tutaj pojawiła się propozycja zniesienia Izby Dyscyplinarnej i stworzenia nowego sposobu wyboru KRS. W ten sposób realizowałaby ona postulaty Komisji Europejskiej i werdykty TSUE. Oprócz tej kwestii posłowie zajmą się dzisiaj także projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz wysłuchają informacji w sprawie sytuacji ekonomicznej Polaków w związku z sytuacją wojenną na Ukrainie. W południe rozpoczną się głosowania.